Tym razem to będzie renówka. Także będzie potrzebna zmiana nazwy kanału i wiele innych rzeczy. Jak widzieliście przed chwilą, auto znalazło nowego właściciela. Pojechało psiną dal. No a ja zgodnie z obietnicą pokażę Wam nowe auto, jakie kupiłem. Jak widzicie, pewnie już po kształtach, że zmieniłem auto. Także zobaczcie. Tym razem to będzie renówka. Także będzie potrzebna zmiana nazwy kanału i wiele innych rzeczy. A tak poważnie, to auto z wypożyczalni i lecę właśnie na oględziny kolejnego Audi. Także jak uda mi się coś nagrać, to na pewno Wam pokażę. A jeżeli nie, to na pewno zobaczycie to po zakupie. Mogę tutaj Wam też powiedzieć, że szukam, wiadomo, Audi A6 C7. Szukam w okolicach mojego miejsca zamieszkania, czyli Gorzowa Wielkopolskiego, w promieniu około 100 km. No i znalazłem kilka aut, ale tylko dwa, że tak powiem, zainteresowały mnie bardziej. Jedno już obejrzałem w kolorze czarnym. Można powiedzieć, że znawcy by powiedzieli, że to taka bieda edition. No fakt, za dużo tam bajerów nie miał, ale było to, co mi wystarczało, a przede wszystkim stan techniczny bardzo dobry. No a dla mnie akurat to jest najważniejszą rzeczą. Wizualnie też nie był brzydki, też ładny, ale ze względu na to, że miałem jeszcze drugie auto, to na razie zrezygnowałem i jadę obejrzeć to drugie. Jeśli to drugie okaże się lepsze, a jest na pewno bogatsze, no to wiadomo, że wybór padnie na to drugie. Jeśli nie, wrócę do tego pierwszego. No a drugie jest w kolorze białym. Także lecę właśnie na oględziny, no i zobaczymy, czy wyjdzie coś z tego zakupu, czy będę leciał po te pierwsze auto. A ja tymczasem lecę klejówką z 2015 roku. I jak miałbym takim autem jeździć na co dzień i w trasy, no to byłoby ciężko. Zresztą chyba słyszycie te szumy i to wszystko. Także auto z wypożyczalni, no to tam za bardzo nikt o nie dba, ale kiepsko, naprawdę kiepsko w porównaniu nawet do tej A4, którą jeździłem wcześniej. No i minęło już kilka dni od momentu, w którym zacząłem nagrywać ten film. Także przedstawiam Wam nowego bohatera kanału Audi Napraw To Sam. Pokrótce A6 C7 2.0 TDI Multitronic, czyli ta sama skrzynia, niemalże ten sam motor, który miałem wcześniej w A4 B8. Także przesiadłem się niemalże na to samo. Oczywiście wolałbym 3 litry w quattro, no ale
warunki tutaj pracy w Holandii i opłat za auto nas niestety na to mi nie pozwalają. Ponad 220 tysięcy przebiegu, no i jak widzieliście, dosyć ciekawie wyposażona. Kolor, jak widać, niezbyt atrakcyjny. No i do tego te czarne felgi, których niestety fanem też nie jestem, no ale to oczywiście zawsze można zmienić w każdej chwili, to nie jest nic poważnego. Ale tak jak właśnie wspomniałem, dość ciekawe wyposażenie, asystent zmiany pasa ruchu, line assist i aktywny tempomat z ochroniarzem hamowania, można tak powiedzieć, brake guard. Także praktycznie auto fajnie samo sobie jedzie. Ciekawa opcja, tak się udało kupić, także jestem zadowolony. Oczywiście, znając siebie, zaraz po zakupie miałem małą awarię po przejechaniu zaledwie kilkuset kilometrów, którą na szczęście udało się szybko zdiagnozować dzięki Szymonowi z K-Tronic, no i naprawić dzięki firmie SKV, a dokładnie chłodnica EGR po raz kolejny mi poszła. Co zrobić, takie życie. No ale film zobaczycie, jak zaczniemy, można powiedzieć, projekt A607, wtedy będzie można ten film obejrzeć. No i chyba tyle tak pokrótce, auto przedstawione. Na pewno w przyszłych filmach będziecie ją widzieć częściej razy niż teraz. Zakończymy do końca projekt A4B8, bo jest jeszcze sporo filmów do obejrzenia i do opublikowania. Także fanatycy A4B8 będą mieli co oglądać jeszcze przez dosyć długi czas. No i myślę, że zostaną dalej z tego względu, że tutaj mamy ten sam silnik, tą samą skrzynię co w A4B8. Także widzowie mogą śmiało zostać, bo będą mieli też co oglądać, a może dojdą jacyś nowi miłośnicy A6 C7, których oczywiście serdecznie na mój kanał zapraszam. No i w związku z tym pomyślałem sobie, że skoro nowe auto, to też nowa grupa. Oczywiście grupa A4B8 zostaje i będę dalej dla was ją prowadził, ale zrobimy sobie też nową A6C7klub.pl. Link do grupy będziecie mieli w komentarzu, także wszystkich fanów marki Audi, czy to A4B8, czy A6C7, zapraszam do grupy. Mam nadzieję, że będzie was tylu, co najmniej, co w grupie A4B8, bo myślę, że chyba jesteśmy jedną z największych w Polsce, jak nie największą. Także myślę, że tutaj powolutku do celu i A6C7 będzie też jedną z największych w Polsce. Także myślę, że w tym filmie to by było tyle. Zapraszam was do grupy, czyli A6C7klub.pl, jak i również A4B8klub.pl. Zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów, do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania i do wszystkiego, co możliwe. No a my widzimy się już w następnym filmie, w sobotę o godzinie 12. Także, tak jak wspomniałem, kończymy projekt A4B8. No a po tym będziemy modzić, kombinować w A6C7. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!